Żeby coś zaistniało w Twoim życiu, musisz się do tego dostroić wibracyjnie. Każda ucieczka Twoich myśli do przeszłości bądź przyszłości i obniżenie Twoich wibracji, czyli wszelkie wspomnienia, które są powiązane z niskimi emocjami, z negatywnymi jakimiś myślami, czy też lęki i obawy o przyszłość, powoduje, że Twoja energia spada, Twoja wibracja znacznie się obniża. W ten sposób nie jesteś w stanie dostroić się do tego, czego pragniesz. Dlatego tak ważne jest, abyś uważał na swoje myśli, abyś był obecny i uważny w tu i teraz, abyś przekierowywał swój umysł na to, aby dostrzegać siebie w obecnej sytuacji. Czyli wyłapywać to, co się pojawia, to, co przychodzi i to, gdzie uciekają Twoje myśli, gdzie ucieka Twój umysł w momencie, gdy nastawiasz się, gdy manifestujesz i kreujesz swoją przyszłość. Jeżeli pojawia się coś, co powoduje, że wibracje Tobie spadają, przychodzą stare myśli, stare wspomnienia, nie jesteś w stanie odegnać ich ze swojej głowy, albo inaczej, nawet nie zauważasz, że one się pojawiają, wtedy najlepszym ćwiczeniem jest obudzenie się poprzez bycie w tu i teraz. Aby być obecnym w tu i teraz, wystarczy, że staniesz w miejscu bądź usiądziesz i zaczniesz skupiać się na swoich odczuciach i na swoich zmysłach. Czyli dotknij czegoś, poczuj tego czegoś fakturę. Wciągnij powietrze i zobacz, co pojawia się, jakie zapachy się pojawiają w Twoich nozdrzach, co czujesz. Spójrz na coś i zacznij to sobie opisywać. Skup swój umysł na teraźniejszości, na tym, co się dzieje z Tobą właśnie w tym momencie. W ten sposób jesteś obecny, jesteś tu i teraz. To pozwala również, aby Twój umysł był skupiony na obecności. Nie uciekał ani w przyszłość, ani w przeszłość. Gdy wyrobisz sobie to ćwiczenie jako nawyk, gdy zaczniesz zauważać, że jesteś w stanie w danym momencie powiedzieć stop myślom i skupić się na obecności w tu i teraz, wtedy jesteś w stanie również przekierować swoje myślenie na coś, co sprawia Tobie radość, na coś, co podnosi Twoje wibracje.